Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. No niestety ten szum wiatru będziecie musieli wybaczyć. Treść Biblii od A do Z. Dzisiaj kolejna litera, moi drodzy, litera R. I temat religia. Mówiliśmy już przy literze D o denominacjach. Denominacje, no to odłamy religii czy wierzeń chrześcijańskich. Więc na przykład katolicy, Świadkowie Jehowy, adwentyści, zielonoświątkowcy, prawosławni i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mówimy o denominacjach, czyli o części, że tak powiem, wierzeń chrześcijańskich. Jednak jeśli mówimy o religii, chodzi nam o każdą zorganizowaną religię, a bądź też wierzenie, które jest na całej ziemi. A więc pytanie zachodzi, skąd wzięły się wszystkie religie, jeżeli rzeczywiście jest jeden Bóg, jeżeli jest nim Bóg Jahwe, w skład Jego, tak jak mówimy, wchodzi Ojciec, Syn, Duch Święty, skąd wzięły się wszystkie inne wierzenia? No bo przecież Adam i Ewa, Noe i tak dalej, wszyscy wierzyli w tego jednego Boga. Tutaj sobie tą kwestię króciutko dzisiaj wyjaśnimy, jaki w ogóle cel, jakie zadanie jest religii. Czytamy, że niedługo po potopie powstał człowiek, który miał na imię Nimrod. Nimrod był bardzo złym człowiekiem, ale był też człowiekiem bardzo silnym, zarówno fizycznie, jak i możemy dzisiaj powiedzieć przywódczo. Dla niego życie ludzkie nie znaczyło wiele. Czytamy o nim, że był, jak to się mówi, tym, który poluje. Można powiedzieć kłusownikiem, nie wiem, polowniczym, nie wiem jak to odmienić. Ale nie tylko zwierząt, ale i ludzi. A więc tego typu był to człowiek. On złączył się z pewną kobietą, którą dzisiaj możemy nazwać szamanką, czarownicą, a więc kobietą, która była bardzo zdemonizowana. Mówiąc w ogóle o religii, moi drodzy, musimy pamiętać bardzo ważną rzecz i zasadę. Sfera duchowa, zła sfera duchowa, czyli szatan i demony. Pamiętajmy, że od buntu szatana, kiedy pociągnął za sobą wielu, czytamy w Biblii, 1/3 aniołów poszła za nim. Ich celem jest samorząd, a więc oni postanowili mieć władzę nad ludzkością, a całym ich zadaniem jest obracanie tego, co skreował Bóg. Mieszanie w tym wszystkim. Pomniejszanie Boga. Pamiętajmy więc, że za wszystkim tym stoi siła duchowa. Jeżeli to zrozumiesz na samym początku, no to już jesteś w dobrym sposobie myślenia. Nimrod i jego żona założyli miasto, które nazwano Babilon. W Babilonie dalej postanowiono zbudować wieżę Babel. Miała to być tak wysoka wieża, która miała sięgać nieba. Pamiętajmy, że w tamtym czasie wszystko się kreowało, tak? Więc można powiedzieć, było to pierwsze miasto, był to pierwszy budynek, a więc wiedza tych ludzi, rozwój ich intelektualny i tak dalej był przeogromny. Całe zadanie tego, by zbudować tą wieżę, było to, by skupić ludzi właśnie w tym jednym miejscu, zbudować tam imperium. Jak czytamy w Biblii, celem tej wieży było to, by stać się takim jak Bóg. Natomiast celem Boga było to, by ludzie się rozmnażali i napełniali całą ziemię. Więc jak widzicie tutaj, sprzeciwianie się temu, co skreował Bóg, było od samego początku, przed Noe, czy w czasie Noego, jak sobie powiedzieliśmy, aniołowie schodzili na ziemię, współżyli z kobietami, z tego rodzili się nefilimowie, olbrzymi. A więc zawsze wszystko, co robili szatan i demony, było przeciwko Bogu, było czymś skrajnym, czymś, co w linii prostej miało doprowadzić ludzkość w ogóle do
do obalenia, do tego, by rasa ludzka w ogóle się zmieszała, a co za tym, by nigdy nie narodził się Mesjasz z czystej linii rodowej ludzkiej, by w przyszłości mógł po prostu wybawić naród ludzki od grzechu. Więc od samego początku, gdzie Bóg miał plan i dawał proroctwa co do wybawienia ludzkości, szatan robił to samo, tylko w drugą stronę. Sprzeciwiał się temu wszystkiemu. I to właśnie wieża Babel, Babilon, jest kolebką wszelkich religii fałszywych, które dzisiaj istnieją na obliczu całej ziemi. Wszelkie wierzenia, włącznie z matką, z dzieciątkiem na ręku. Tak się dzisiaj kryje w katolicyzmie Maryję z dzieciątkiem, który się oddaje cześć, pochodzi z Babilonu. Kult Matki Niebios. Dzisiejsze oddawanie czci Maryi. To samo wszystko pochodzi z Babilonu. Jeżeli Cię to teraz dziwi, jesteś katolikiem, to zapraszam do literki B wcześniejszego naszego vlogu. B jak bałwochwalstwo. Dlaczego oddawanie, czy modlenie się do Marii, oddawanie czci jakimkolwiek zmarłym, świętym ludziom jest bardzo, bardzo złe i podchodzi pod bałwochwalstwo. Jakakolwiek jest religia dzisiaj na obliczu ziemi, pochodzi ona właśnie z Babilonu. To Babilon był otwartym miejscem na różnego rodzaju wierzenia i tutaj jeszcze raz podkreślam rolę złych duchów. To one skreowały właśnie, czy inaczej, jakby Ci to powiedzieć, dali Ci możliwości, wiele możliwości po to, by człowiek zatracił pojęcie prawdy. Bo jeżeli jest naprawdę tysiąc różnych prawd, a Ty sobie uświadamiasz, no tak, ja się urodziłem w państwie, powiedzmy, katolickim czy chrześcijańskim, a więc to wcale nie znaczy, że to jest prawda. To wcale nie znaczy, że to jest prawda, po prostu jak ktoś się urodzi muzułmaninem, to się tam urodzi, to jest jego prawda, to jest jego religia i tak dalej, buddysta jest buddystą. To jest zadanie i zawsze było szatana i demonów. Wprowadzić jeden wielki zamęt, by prawda była nieosiągalna. Jeden prawdziwy Bóg. Kim On jest? Dlaczego Jezus Chrystus, a nie na przykład Mohamed? Dlaczego nie Budda? I inni, i tak dalej. Tak, dzisiaj masz skreowanych również wiele innych rzeczy. Jak UFO, jak właśnie obce cywilizacje życia. Jakiekolwiek formy życia na innych planetach, które mogły zapoczątkować życie tutaj. I tak dalej, i tak dalej. Jest tyle tego. Jeżeli chcesz wiedzieć gdzieś źródło tego wszystkiego, to wyobraź sobie, że to nie jest nic nowego, ale właśnie to wszystko powstało w Babilonie. I co się stało? Dlaczego to się rozpowszechniło na całą kulę ziemską? Otóż sytuacja była na tyle zła i Bóg widział zagrożenie znowu na to, że naród ludzki zbłądzi, że nie narodzi się Jezus Chrystus, a więc nie będzie mógł dojść do wybawienia. Bóg, jak czytamy, zaobserwował to, co się dzieje w Babilonie, w wieży Babel. Jak czytamy, zszedł, oczywiście duchowo, i pomieszał języki tych ludzi. Znaczy mówiąc, Biblia mówi, że cała ziemia miała jeden język. To prawdopodobnie język hebrajski. My się po prostu posługiwali pierwsi ludzie i patriarchowie biblijni. Jednak Bóg pomieszał języki. Tak, że jeden nie rozumiał drugiego. W jednym momencie, w jednej chwili z hebrajskiego ktoś zaczął mówić po polsku, inny po angielsku, trzeci po niemiecku. I tak zaczęli się łączyć ci, którzy mówili jednym językiem, tym nowym, zmieszanym, i odeszli w inną stronę kuli ziemskiej. Tak powstały narody, tak powstały obce języki, które dzisiaj są na obliczu całej ziemi. I w ten sposób te wierzenia, które powstały w Babilonie, zostały rozprzestrzenione na całą kulę ziemską. Taka więc jest historia, taka jest zasada. I tak jak podkreśliłem na początku, musimy pamiętać o działaniu sfer duchowych. To nie jest przypadek, że jest tyle wierzeń. Nie jest przypadek, że również różne cudowne w cudzysłowie rzeczy dzieją się w takich religiach, by pokazać, że jednak tam ktoś się może zastanawiać, że tam jest prawda. Albo uczą czegoś dobrego, jak buddyzm, tak? Zgoda z przyrodą, medytacje, zgoda z ludźmi. To są przecież dobre rzeczy.
A więc pamiętajmy, że szatan również w Biblii jest nazwany aniołem światłości, który wciąż się przeobraża. On się wciąż przeobraża w anioła światłości, a więc w tego, który niesie światło, tego, który ci pokazuje, że coś jest dobre, w sposób manipulacyjny, by osiągnąć to, co pragnie. Tak na początku zrobił to z Ewą, którą zwiódł przeciwko Bogu, przeciwko nakazowi, by nie zerwać z tego owocu poznania dobra i zła. Dzisiaj proroczo Biblia zapowiada nam w Księdze Objawienia, albo Apokalipsie, mówi nam o Babilonie Wielkim. I bardzo wyraźnie tłumaczy nam, by wyjść z tego Babilonu, by go nie dotykać, by nie mieć z nim żadnego współudziału, by nie spadły na nas plagi, które na niego spadną. Biblia zapowiada nam powstanie Antychrysta. Biblia zapowiada nam powstanie znowu jednego rządu, jednej religii pod banderą jednego człowieka, tak kiedyś Nimroda. Tym człowiekiem będzie właśnie Antychryst. O nim samym jest powiedziane, że będzie czynił cuda, gdzie nawet ogień sprowadzał z nieba. Co się dzieje z ludźmi, którzy takie rzeczy widzą? Zawsze, od zawsze ludzie szli za cudami. Tak, czy to w religiach, nurtach chrześcijańskich, czy jakichkolwiek innych, dla nich wyznacznikiem prawdy jest jakiś cud. Ludzie są bardzo łasi tych rzeczy wizualnych. Nie poświęcenia czegoś w życiu dla Boga, wyrzeczeń, jakkolwiek życie według woli Bożej. Bo tam, gdzie są cuda, tam idą, tam jest aleluja, tam jest podnoszenie rąk. I wszystko jest tak, jak należy. To samo stanie się, gdy przyjdzie Antychryst. Wchodzenie ludzi pod jarzmo widzimy już dzisiaj, jeśli chodzi o pandemię, jeśli chodzi o ograniczenia. Jeśli chodzi o jakieś ograniczenia w podróżach, jeśli nie będziesz zaszczepiony, nie kupisz, nie sprzedasz. To wszystko nam opisuje Księga Objawienia. My to dzisiaj oglądamy, jak ta sytuacja się kreuje. Gdy przyjdzie Antychryst, ta sytuacja już jest gotowa. Jeżeli nie weźmiesz Jego znamienia, a więc tego, co On narzuci, za przykładem dzisiejszej chociażby sytuacji, nie kupisz, nie sprzedasz, nie utrzymaj się przy życiu. On wprowadzi wszystko, o czym przed chwilą powiedziałem. Ta sytuacja i tą sytuację Biblia nazywa wielkim uciskiem, który będzie trwał 7 lat na tej ziemi. Szatan znowu za pośrednictwem człowieka wprowadzi, gdyby ostateczny plan zdominowania całej ludzkości przeciwko Bogu. Taka więc jest krótka historia religii, w jaki sposób być dzisiaj utwierdzonym, gdzie jest prawda. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest to, by przeanalizować, czy Słowo Boże, Biblia, mówi prawdę. Można zrobić to pod kilkoma kątami. Poznać jej autentyczność, jeśli chodzi o historię. Poznać jej autentyczność, jeśli chodzi o naukę. I wszystkie inne rzeczy. Czy te proroctwa, które są wypowiedziane, a w setkach się spełniły, rzeczywiście miały miejsce. I tak dalej, i tak dalej. Cała historia, byśmy mogli w ogóle się przekonać i utwierdzić, że Słowo Boże, Biblia, jest prawdą. Teraz, jeżeli już ogarniesz tą kwestię, że Jezus jest prawdziwy, że to jest ta droga, nie jest drogą, prawdą i życiem, to teraz musisz w ogóle zobaczyć, czy denominacja, w której jesteś, naucza prawdy biblijnej. Za przykładem tego, co powiedziałem, to wcale nie znaczy, że wierzysz w Chrystusa, ale jesteś w jakiejś błędnej religii, denominacji chrześcijańskiej, wcale nie znaczy, że jesteś w właściwym miejscu, bo tam są różnego rodzaju kulty, tak jak powiedziałem, maryjne, kulty ludzi, obrazów, przedmiotów. Coś, co od zawsze Bóg nazywa obrzydliwością i mówi, że tacy ludzie Królestwa Bożego nie odziedziczą. Bardzo ważną kwestią jest więc, do czego ja zawsze zachęcam, studiowanie Słowa Bożego, Biblii. Nieważne jest to, co mówi twój ksiądz, nieważne jest to, co mówi twój pastor, bo przecież oni wiedzą lepiej, oni są po teologiach, po studiach. To nic nie znaczy. Tak samo było za czasów Jezusa z przywódcami religijnymi, z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie. To byli jeszcze raz, i tak to słowo brzmi, uczeni w piśmie. Jednak Chrystus bardzo wyraźnie przed nimi przestrzegał. Słowo Boże, prawda, dar dla ludzkości w postaci Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Jego śmierci.
To są proste rzeczy. Dlatego upewniaj się, czy to, w co wierzysz, pod każdym względem odpowiada Słowu Bożemu. Czy podobasz się Bogu, czy spełniasz Jego wolę. Dlatego, że jeżeli byłaby, rozumiecie, jedna prawda, to również szatan nie zamieszałby w chrześcijaństwie, nie byłoby tyle odmian dzisiaj i denominacji chrześcijańskiej. Natomiast Biblia jest jedna, ale bardzo ważną rzeczą jest przy jej studiowaniu, byśmy odrzucili cały bagaż narzutów wierzeń religijnych. Czy byłeś katolikiem, świadkiem Jehowy, obojętnie w jakiej denominacji się wychowałeś, musisz te szablony odrzucić i studiować czysto Słowo Boże. Jeżeli jest problem w zrozumieniu czegoś, studiuj, bo inne miejsce odpowiada na to, czego nie potrafi zrozumieć. Biblia tłumaczy Biblię. Natomiast człowiek ma tendencję do swojej własnej interpretacji. Tyle na temat religii, to tyle na temat przestrogi, to tyle na temat złych duchów w dziedzinach niebiańskich, które dbają o to, by człowiek miał szeroki wachlarz wyboru. Ale summa summarum, przez to wszystko zatracił pojęcie prawdy jedynego Boga. Bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam w imię Pana Jezusa Chrystusa.